Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wojnę. Będzie Krzyś, jestem z Wanderów, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Wraca, słuchajcie, mi ochota na granie w tą grę i bardzo dobrze, bo... No właśnie. Bo co? Bo tu są ogry. No co, każdy powód jest dobry. Dobra, najpierw sprawdźmy, co na tych balkonach jest. Prawdopodobnie właśnie tutaj, po drugiej stronie. Okej, zobaczmy co. Czy ja? Nie, dobra, trafiliśmy do. Prawej. Wieży? Prawej tak. Północnej. Północno-wschodniej. Trzeba być precyzyjnym. Dobrze. No i dalej już nie przejdziemy, prawda? Prawda. No, bo tu mamy... Tu mamy właśnie spadek. Dobra. I tworzę nie. You shall not pass. Dobra. Czy trzeba w takim razie wejść na drugą rampę? Bo mam nadzieję, że nie wywołamy żadnych przeciwników tutaj. Co? Ja takiego nie widzę przypadkiem, przynajmniej. Już to parę ogrów może. Dobra, aha, mamy oko magiczne, dobra. Dobrze wiedzieć. Czy nas chroni magiczne oko? Okej. Znowu okno. Jak widzicie, to jest zamek w zamku. Konstrukcja w konstrukcji. Zaraz. A. To się schodziło. Że co? Nie pamiętam tego miejsca. Chwileczkę. Okej, okay, co tu jest w takim razie? Żeby to było miejsce strzeżone. Z racji tego, iż prawdopodobnie... No! Ogry! No właśnie. Łatwe do zabicia już na tym etapie gry. I mamy mamy... To się przyda. To się przyda. To się bardzo przyda. Słuchajcie, mamy... Najlepsze chyba czarne eliksiry w grze dostępne. Pamiętacie, jak próbowałem zrobić jeden? Jak się wściekałem. Czy pewnie nie pamiętacie tego, bo was przy tym nie było, ale... Dobra. Czekaj, ty dostaniesz resztę, bo wiesz jak się z tym obchodzić. Bo on też nie chce jej plecaka zapychać. A ty się najedz jagódkami, proszę. Okej. Okay. No właśnie, bo mamy nowe pierścionki, prawda?
Shit. Sprawdźmy, co to jest. Odporność na elektryczność. 15 armor. Bo tego. Jak dla mnie to już jest. Chociaż można się spróbować pobawić jeszcze w zamiany, nie? Właśnie, gdzie to jest ten? Electric Resistance plus 12. Będziesz miał plus 13, plus to. Będziesz miał o 3 oczka wyżej. Zawsze coś, nie? Okej, okay, a w związku z powyższym, że mamy miksturki odmłodzenia. Ma to się nam to przyda. Czy ptasiek. A ptasiek może tutaj przecież ten. Nie zabiera przecież 6 wzwyż pól, tylko. Dobra. Niech będą tutaj te miksturki. Ona też ma trochę. Bardzo dobry łup. Lepszego chyba nie mogę znaleźć. No hello. Tutaj nic nie ma, prawda? Niczego nie szczególiście. No, trzeba się przyjrzeć, upewnić, nie? Dobra. Na którą stronę? Wiecie co, skoro jesteśmy na dole, to możemy spróbować pójść na dół tutaj. To z drugiej strony jakieś mam złe przeczucia tego. Dobra, dobra, wiem, załapałem aluzję. O, jednym strzałem, proszę bardzo. Wykaj to. No jeszcze nawet proszę bardzo, ty oberwałaś. Łoń! 120! Yeah. Co? Gdzie uciekasz? Gdzie uciekamy? No właśnie. Patrzcie go, chciał zwiać. Okej, okay, przyjrzyjmy się temu miejscu, bo to jest... to coś jest. I tu prawdopodobnie będą urzędowały... lisze. Tak, to będą pomieszczenia, które się będą łączyć ze sobą. Dobra. Ciach. Au. Ale nie, będą się łączyć tutaj. Dobra. Intrygującym. Dobra, na południe. Co to jest? Power Leash. Aha.
Podejrzewam. Przyjdziesz tu? Będę musiał do ciebie podejść. Nie, to w ogóle uciekasz ode mnie, tak? Proszę bardzo, taki się potężny liczb, że ode mnie ucieka. 113. Piękna, okrągła liczba. 56. 16. I płonie. Ciekawe, czemu twórcy robili takie puste pomieszczenia czasami. Myśleli, że co, że tutaj ktoś powstawiają i nagle zrezygnowali? Czy to ma jakby uzmysłowić nam ogrom tego miejsca? Znaczy nie, żebym... nie, żebym mnie żałował czy coś, nie, ale... chyba powinno być więcej przeciwników niż jeden Power Leash. Heroizm, siostro. Właśnie. No zacznę lepiej. Dobrze. Jednak do nas przyszedł kolega. Proszę bardzo. I takich walki lubię. Coś takiego może być, a nie kurde. 10 beholderów. Czy pewnie jak dojdziemy kiedyś do Mind Magic 8, to zobaczycie jaki downgrade w stosunku do poprzedniczek miała Semka. Rozumiem, że tu już nie trafię. Okej. Jakoś tędy się chyba wchodziło, co? Trzeba potem będzie obadać tą sprawę. Chyba, że wejście tutaj znajduje się też tutaj, od tej strony. Będzie taka wielka sala, co? Bo na przeciwników, beholderów... Kurwa, wykrakałem, no. Zaraz! Tu nic nie ma! Poczułem się oszukany. Ale jednocześnie kamień spadł mi z serca. Okej, sprawdźmy. To jest telepad, prawda? To jest teleport. Na tym sobie stanę, to mnie przeniesie gdzieś, tak? W losowe miejsce. To jest przyzywarka tych dziadów. Tak, to jest przyzywarka tych dziadów. Jestem ciekaw. Tak, to jest teleporter, który ich teleportuje. To jest swego rodzaju taka brzydka pułapka. Dobrze. No to macie tu. Ale tak, bo oni są odporni na magię ciemnoty. Zapomniałem, dlatego oni nie reagują na... zaklęcia smoczego oddechu. Ała! All right, we got him.
No. To było tyle, jeśli chodzi o kwestie jak zostanę tu, to oczywiście będzie w... Nie. Raz, dwa. O Jezu, to jest jakaś zagadka typu trzeci odmiennik kolejności. Bo jeżeli tak, to... Dobra, będziemy się martwić nad tym później. Czy po prostu chodzi o to, żeby tego unikać? Dobra, czy po prostu chodzi o to, żeby tego unikać, wiecie? Dobra. Aha. Pójdźmy sobie tutaj, no. Jasna cholera! To może jednak nie pójdźmy tutaj. Co? Pójdźmy jednak sobie na przykład tutaj. Ogry to zdecydowanie lepszy przeciwnik jak dla mnie. Rzuć heroizmem, moja droga, ty rzuć ochroną. No i tak się możemy bawić. Kolejna skóra, błogosławieństwo. Overcure. No, pierwszy pan. To jest fajna komnata. To jest fajna komnata. Nie, nie ten. Współpracę. Takich przeciwników mogę mieć cały czas. Dobra. Co my tu mamy? Plus 5, dziękuję. Plus 0. Boże, kto to jeszcze tego używa? O, jakiś amulet i rękawice. Zaraz to zobaczymy. Ty jesteś zatrutka. Rękawica plus 10 accuracy i endurance. No taką ma. Może ty dostaniesz? Might. Gratulacje, właśnie dostałeś. Szczęśliwą posiadaczką nowych rękawic. Co o tym sądzisz? I amulet. Shit! O jasna! Dobra. Spokojnie. Tu ich nie ma, nie ma nikogo? Nie. Co my tu mamy? Szalone oczy, dobra. Yeah.
Flying Eye, Flying Eye. Spokojnie. Jak jeszcze ich jest trzech, to da radę. Boże, na przykład jak było ich... na przykład więcej, nie? Nie, nic innego zrobię. Widzimy. Tutaj działa tylko nasz, w takim razie będzie działać nasz druid z magiem bitewnym. Ach, cholera. Nienawidzę tego, naprawdę. O shit, to było tylko jedno? No to ładnie. Dobra. Przypuśćmy odwrót strategiczny. Okej. Najpierw pozbądźmy się wszelkich niedobrych efektów. Na razie wszystko jest ok. Idzie nam sprawnie całkiem, wiecie? Nie chwal dnia przed zachodem. Dobra. Chcecie, to macie. Ha! A tu pewnie przyleciało oczko szalone, co? No. Można tak rzec. Implozja. O, druga szansa, świetnie. 86. Implozja 25. Się boisz czy co? Nie. Po prostu miałeś słaby rzut kością. Dobra. Czy to wszystko? Ojej, no tu będzie zaraz. O Jezu, poważnie. Nie biorę nawet w takim razie. Nie biorę tego, bo tutaj dla mnie, dla moich postaci nie ma nic. Ja się dopiero co pozbyłem tych... cholernych butelek. Dobra. No już tak, nie klucz, nie klucz. Dobra. A, i oczko straszliwe. Oczko straszliwości. Dobra. Pierścionek. To zaraz. Ciach i ciach.
A stąd nic nie biorę, bo tu są butle. A butli mi nie potrzeba. Dobra. Tu jest główna sala z... Ja to wiem, tu jest główna sala z... Chciałem powiedzieć z kością pamięci. Z kulą pamięci. Dlatego tu wejdziemy sobie na końcu. Gdzie pójdziemy teraz, to pójdziemy teraz przede wszystkim... Tutaj. I poszukamy najważniejszego, czyli czego? No, czytamy najważniejszego, czyli tej księgi całej, nie? I skarbca, bo w skarbcu znajduje się księga. Z tego co pamiętam. Okej. Okay. Jest wejście na górę. Intrygujące. Bardzo intrygujące. Czy tutaj gdzieś muszę być, że... A ja wiem, co tu jest. To jest balkon, z którego można bardzo łatwo... Dobra, może nie bardzo łatwo, ale generalnie można sobie... Atakować wrogów. I co, to tu tyle? Żadnego przycisku? Nic, bo to wygląda mi jak podejrzana winda, ale... No dobra. Tutaj z kolei są pseudoschody, no to wejdźmy nimi. I przygotujmy się prawdopodobnie na jakiś atak. Albo i nie. Czy tu jest to, co było poprzednio? Tak. Karmazynowe światło prowadzi cię. Karmazynowe światło znajduje się w pierwszym głównym pomieszczeniu na wschód od nas. A to oznacza, że musimy się cofnąć i to bardzo cofnąć. I zakończyć odcinek tutaj. Ale spokojnie, zakończymy go jak dojdziemy na miejsce. Dobra, zeskoczmy. Nie D, tylko X-em. Dobra. I gdzie nas to doprowadzi? Z czym będziemy walczyć? To dowiemy się, moi drodzy, dopiero w następnym odcinku. Zagrajmy w Mind Magic 6. Jestem Julius Vandelf.
do następnego.